czekamy na ostateczną decyzję interpretacji właściwie ministra zdrowia w tym zakresie, dlatego że, tak jak powiedziałem już w poprzednich odcinkach, mamy okres przejściowy, więc przepisy wykonawcze nie nadążają nad aktami wyższego rzędu, to jest ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, i czekamy na interpretację w tym zakresie. Bezpośrednio z ustawy wynika, że jak najbardziej tak, możemy zmieniać zalecenia lekarskie w zakresie planowania fizjoterapii i planować zgodnie z własną wiedzą, umiejętnościami ten proces. Natomiast kontraktowanie na podstawie przepisów, które weszły jeszcze przed wejściem ustawy w życie, nie uwzględniały tej czynności. W związku z powyższym jest rozbieżność informacyjna w tym zakresie. To, co możemy zarekomendować na dzień dzisiejszy, kontaktowanie się bezpośrednio w tym zakresie z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia, wyjaśnianie tej sprawy bezpośrednio z dyrektorami. Natomiast, tak jak powiedziałem, czekamy na wykładnię, interpretację ministra zdrowia w tym zakresie. Jak najbardziej tak, aczkolwiek ta odpowiedź jest również adekwatna do tego, co powiedziałem uprzednio, czyli w okresie przejściowym możemy mieć różny proces interpretacyjny tego samego zdarzenia, dlatego że ciągle brakuje nam tych przepisów wykonawczych. Znowu myślę, że najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest indywidualne potraktowanie tematu i ustalenie zasad planowania zarówno na poziomie komórek organizacyjnych, czyli ustalenie tego między kierownikiem oddziału fizjoterapii, lekarzami, którzy tam pracują, i fizjoterapii, ustalenie zakresu kompetencyjnego, kto czym się zajmuje, jak również ustalenie tych kwestii z dyrektorem Regionalnego Narodowego Funduszu.